Piątkowy raport suwalskiego sanepidu zawiera dane o aktualnej sytuacji epidemicznej w mieście i powiecie. Od początku pandemii na terenie Suwałki powiatu ziemskiego odnotowano łącznie 17 potwierdzonych testami przypadków zachorowań. Z tego grona 4 osoby zostały uznane za wyzdrowiałe, pozostałe 13 to aktywne przypadki. Według czwartkowego wieczornego raportu wojewody w sąsiednim powiecie sejneńskim odnotowano więcej zachorowań, 21. Tam wciąż nie ma wieści o wyzdrowieniach. Wszystkie infekcje mają status aktywnych. W powiecie augustowskim od marca potwierdzono 14 przypadków COVID-19. 5 osób powróciło do zdrowia. Na terenie województwa podlaskiego najwięcej zakażeń zostało zidentyfikowanych w Białymstoku i otaczającym go powiecie białostockim. Ogółem na terenie naszego województwa COVID-em zaraziło się 861 osób. 468 już uznano za zdrowe. Niestety 10 osób zmarło.